Moim zdaniem najważniejsze w sprzedaży jest po pierwsze to, żeby znać swojego klienta, swoją grupę docelową, bo jeśli nie wiemy, do kogo chcemy oferować nasze produkty albo usługi, moim zdaniem nie mamy nawet po co zaczynać. Natomiast druga kwestia, tak samo albo może i nawet ważniejsza, to jest wiara w to, co sprzedajemy i dlaczego to sprzedajemy. No bo jeśli uważamy, że to, co sprzedajemy i tak się nie sprzeda albo nie jest dobrym produktem, usługą, wróć do punktu pierwszego, czyli nie ma sensu w ogóle zaczynać.